Cześć, moi kochani, witam was serdecznie. Ruszyło kolejne Fantasy Royale i to mi się bardzo podoba. Lubię takie akcje, lubię sport w Clash Royale. No i teraz będziemy mieli okazję zdobyć gemy. Przypominam, że tam 1000 chyba za pierwsze miejsce, jeżeli się złapiemy na tych pułapach. Więc szansa jest do wygrania. Można robić co tydzień transfery. A, wczoraj się dowiedziałem dosyć nieciekawą rzecz. Podobno, jeżeli na jednym urządzeniu gracie na kilku kontach, to deck, który ustawicie sobie w Fantasy Royale, jest przypisany do urządzenia, nie do konta. Więc ja dzisiaj ustawiam na tablecie, ustawię sobie na głównym koncie, a potem się przeloguję na moje drugie konto i sprawdzę, czy to prawda. Już chociaż potwierdzenia dostawałem, więc troszeczkę nieciekawie to jest, że na jednym urządzeniu, grając na kilku kontach, nie można sobie ustawić Fantasy Royale na każdym koncie, bo jest przypisane to do urządzenia. Coś mi się zdaje, że Supercell zaczyna kombinować z pewnymi zabezpieczeniami udostępniania konta, dzielenia się kontami i tym podobne. To mi się podoba z drugiej strony. No dobra, ale Fantasy Royale, pamiętajcie, nie bierzcie tego też na serio, nie kopiujcie mnie, starajcie się sami zrobić research wśród graczy. Zapraszam was na mojego Twittera, tam w którymś poście mam polubione parę osób, będę lubić posty właśnie z jakimiś składami na Fantasy Royale. Tam też jest post, gdzie macie link do reprezentacji Polski. Możecie sobie zobaczyć, jak nasi reprezentanci też na pewno będą wrzucać, ustawiają Fantasy Royale. No dobra, więc ja zaczynam Fantasy Royale. Jak widzicie, wybieramy swój skład, możemy sobie wybrać. Będziemy, na pewno będę oglądać ligi, możemy je ich zmieniać. No i do wygrania są właśnie gemy, tutaj najwięcej 1000. No dobra, gramy, przepraszam, coś mi w oko wpadło. No dobra, zobaczmy, za 6 dni i 8 godzin rusza pierwszy tydzień rozgrywek. No to będzie ciekawie. Dobra, to jedziemy. Chivas F-Sport. I tutaj wam powiem, że wczoraj przeglądałem. I tutaj mi się już na pewno nasuwał Anaban, przepraszam, i Pompeo, bo Pompeo to co robi na grandach, on jest tam cały czas na tej top liście grandów wygranych, tygodniowych, miesięcznych, więc wybieram tą dwójkę. Będzie naprawdę dosyć ciekawe, bo tutaj jak mamy Real Betis, no powiem wam, że teraz ciekawie się robi w tym sportowym świecie Clash Royale. Belkina chętnie też bym widział u siebie, Diego też bym pewnie widział u siebie, Pedro nie wiem, ale Belkin i Diego, myślę, że ich na razie tutaj zostawię. Dignitas, wow, Bale'a, tutaj myślałbym nad Bale'em. Na razie go wstawię w skład. Na razie Bale'a wstawię w skład. Ja też nie wszystkich graczy znam. Wy co oglądacie, śledzicie bardziej, na pewno możecie kojarzyć. Tutaj Misfits. Misfits. Tutaj nie kojarzę. Wingsa trochę je. Ale nie, tutaj nie biorę. Biorę takich, staram się. Na pewno będą jakieś objawienia w tym tygodniu. Trzeba też, jak to kiedyś słyszałem, w formacie jak grają 2x2 i 1x1, trzeba wybierać te osoby, które grają też 2x2, bo więcej potrafią zdobyć tych punktów. Dobrze, SK Gaming. No powiem wam, że SK Gaming, Sergio Ramos, pod znakiem zapytania go na razie zostawiam. Space Station Gaming? No dobra. Samuel Boska to Tiagut. Dobra. Lapokati, to on, no, mógłbym jeszcze nad nim pomyśleć. Team Liquid, no, zwycięzcy poprzedniej edycji. Tutaj bym wziął dwóch, ale biorę Goblina. On chyba gra jako właśnie, gra 2x2, więc jego sobie wybieram. Jak widzicie, mój skład w tej chwili jest tak, ale chciałbym jeszcze zobaczyć więcej. Team Liquid, kto jeszcze jest? Team Questo, Benju też na pewno jest dobry. Chuchichu, kurczę, no troszeczkę jest tutaj do tych do wyboru się. Strib, tutaj, najmniej to nie ryzykuje, ale kurde tego...
ciu bym jeszcze pomyślał. Ja jeszcze pomyślę sobie, jakbym chciał go wstawić. To za kogo? Anna Pompeo Bale. Myślę, że wstawiłbym go za Bale'a. I myślę, że mój fantasy team zostawię aktualnie na takim poziomie. Więc zatwierdzam. Potwierdzam. No, jest mój team. Będę sobie śledzić. Mogę wymieniać, ile można zrobić tygodniowo wymian. A, to są koronki, co oni będą zdobywać. No dobra, wyszedłem z mojego, przepraszam. Tutaj. Mój fantasy team. Na razie żadnych zmian nie robię. Jestem ciekawy, jakie składy wy ustawiacie, napiszcie mi w komentarzach. A teraz się przeloguję na moje drugie konto i sprawdzę, czy to prawda, że team jest przypisany do urządzenia, a nie do konta. No i jestem już na moim, to w zasadzie trzecim koncie, gdzie streamuję PLM-a dla was. I zobaczmy sobie właśnie, czemu ja wchodzę cały czas tutaj? Wejdę w e-sport. No i zgadza się, zobaczcie. Mój team już jest tutaj dostępny, więc teamy są dopisane do urządzenia. Jeżeli chcecie sobie na drugim koncie ustawić team, to musicie skorzystać z innego urządzenia, ale pamiętajcie, że to też może grozić banem, bo Clash Royale wykryje logowanie z innego urządzenia. Ja już mój telefon i tablet dosyć długo używam, na razie nie mam jakiegoś bana, ale jest prawdopodobne, że możecie wyłapać bana, więc nie zachęcam was do tego. To jest wasza decyzja, wasz wybór, jeżeli wam bardzo zależy, żeby na drugim lub trzecim koncie mieć ten team. Ale pamiętajcie, ustawcie sobie team na głównym koncie, bo jak widzicie, teamy są przypisane do urządzenia, a nie do konta. Dobra, to tyle. Chciałbym się z wami podzielić właśnie moim teamem. Zobaczcie, czekam na wasze komentarze. Napiszcie, jakie wy teamy pouzbieraliście, czy któregoś byście z mojego teamu wyrzucili, ale myślę, że mój team, jeszcze muszę dokładnie sprawdzić, czy oni grają 2-2 czasem, bo nie wszystkie mecze śledzę, ale myślę, że jeżeli chodzi o indywidualne osiągnięcia, to mam koksiarski deck. Dobra, trzymajcie się ciepło, na razie.